Dobry wieczór Państwu, Bartosz Utnicki. Zapraszam na program Republika Wieczór. Zobaczmy, co dziś w programie. Prawo i Sprawiedliwość łączy siły z suwerenną Polską. Powstał plan na wybory prezydenckie i podpisano deklarację programową. Kiedyś u boku Angeli Merkel wpuszczał do Europy migrantów. Dziś chce Europę przed nimi bronić. Donald Tusk zaprezentował strategię migracyjną. Zajrzymy też za ocean, bo nietypowy pomysł na walkę z kryzysem migracyjnym ma prezydent Donald Trump. Zjednoczona prawica jeszcze bardziej zjednoczona. Dziś odbył się długo wyczekiwany Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który przeniósł duże zmiany na polskiej scenie politycznej, bowiem suwerenna Polska połączyła się z formacją Jarosława Kaczyńskiego. Wspólna deklaracja obu partii składa się z 10 punktów. Dotyczą one m.in. pracy nad nową konstytucją, odrzuceniem Zielonego Ładu oraz rozliczeniem ekipy Tuska. Pierwszym sprawdzianem mają być wybory prezydenckie w przyszłym roku. Aleksandra Prorok. Dziękujemy, witamy kolegów Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy dziś jesteśmy pisiorami. Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z suwerenną Polską. Prawica konsoliduje siły przed wyborami prezydenckimi. Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele i to, co było, chociaż było różnie, nie może się w tej chwili liczyć. Liczy się zwycięstwo. Dojście do władzy Donalda Tuska, represje wobec opozycji, próba odebrania subwencji. Ostatni rok nie był dla Prawa i Sprawiedliwości najłatwiejszy. Formacja Jarosława Kaczyńskiego wyciągnęła wnioski z trudnego czasu i rozpoczyna ofensywę. Będziemy silni, będziemy się rozwijać, będziemy zwyciężać, będziemy mocnym, podmiotowym krajem w Europie i nie tylko w Europie. To od nas zależy, ale musimy zwyciężyć. I po to jest ten kongres. Potrzebujemy trzy razy o. To oferta, odbudowa i odwaga. Prawo i Sprawiedliwość chce, by polska prawica była zjednoczona i ambitna. Potrzebujemy odwagi, żeby zaproponować ofertę, która będzie atrakcyjna, zrozumiała, wiarygodna. Połączenie z suwerenną Polską, zmiany statutowe, nowy organ partyjny, komitet wykonawczy na czele z Mariuszem Błaszczakiem, złożony z polityków młodszego pokolenia, a także zmiany w strukturze terenowej. To przekształcenia, które w najbliższym czasie przejdzie formacja Jarosława Kaczyńskiego. Obóz patriotyczny się jednoczy i sojuszników musimy szukać tylko tam, tylko w polskim obozie patriotycznym. I będziemy ich szukać. To ma przygotować Prawo i Sprawiedliwość na wybory prezydenckie. Aktywizować i dynamizować. Prezes Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że wygranie wyborów może oznaczać rozłam w koalicji 13 grudnia. Dlatego tak ważny będzie majowy wynik. Że będziemy partią nie 100 konkretów, tylko partią 100, a może nawet 200 konkretnych propozycji, które zrealizujemy zgodnie z tym, co jest istotą naszej partii. My demokrację traktujemy poważnie, a w poważnej demokracji, jak się zapowiada, że się coś zrobi, to trzeba to zrobić. Problemem rządów Donalda Tuska jest to, że uderza w interesy i wielu grup społecznych i też uderza w interesy państwa jako takiego. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość powinno starać się opowiadać o tych problemach i stać się partią protestu, czyli taką partią, która dobrze rozumie problemy Polaków, która jest blisko ludzi i która potrafi nieść na sztandarach te problemy i obiecywać ich rozwiązanie. Przyjęta deklaracja połączonych partii zawiera 10 punktów programowych. To m.in. praca nad nową konstytucją, przywrócenie ładu ustrojowego w Polsce czy odrzucenie Zielonego Ładu. Aleksandra Prorok, Republika. Konwencja miała być początkiem przygotowań Prawa i Sprawiedliwości właśnie do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z Danutą Holecką ocenił, że PiS ma szansę wygrać przyszłoroczne wybory. Na nazwisko kandydata będziemy musieli jeszcze jednak poczekać, gdyż kierownictwo ugrupowania decyzji jeszcze nie podjęło. Przykro mi, ale jeszcze nie jestem w stanie zaspokoić pani ciekawości, bo my mamy w tej chwili kandydatów, trzeba tutaj wyraźnie podkreślać liczbę mnogą.
I głowimy się nad tym, który z nich jest najlepszy w tym sensie, że ma największe szanse wybory, ale oczywiście ma też odpowiednie cechy, odpowiednie przygotowanie, żeby być dobrym prezydentem w demokratycznym kraju, żeby tą demokrację przywracać, żeby o tą demokrację walczyć, żeby walczyć o praworządność, żeby walczyć o nasze szanse rozwojowe, żeby po prostu walczyć o to, żeby Polska była podmiotowa, żeby aspiracje, bo Polska dziś jest narodem bardzo aspiracyjnym, żeby te aspiracje były zaspokajane. Mamy takich ludzi, ale no, prowadzimy po prostu badania. No, macie szansę razem, wygrać? Tym razem takiego momentu iluminacji nie było. Był taki w 2015 roku, ale... Może nadejdzie. Tym razem się nie powtórzył. No może nadejdzie oczywiście zawsze. Może nadejdzie, ale sądzi pan zupełnie realnie, że macie szansę wygrać? Tak, oczywiście jestem głęboko przekonany, że mamy szansę wygrać. Mamy szansę wygrać po prostu dlatego, że kandydaci drugiej strony, no nawet jeżeli będą bardzo się starali, to będą utożsamiali z sytuacją, która za te kilka miesięcy będzie z całą pewnością jeszcze znacznie gorsza, jednocześnie bardziej przejrzysta dla przeciętnego obywatela niż w tej chwili, a my będziemy reprezentowali tą drugą stronę i sądzę, że te nasze 8 lat, gdzie właściwie we wszystkich dziedzinach, mówił dzisiaj o tym premier Morawiecki, nastąpił postęp, że zalety tego czasu będą coraz bardziej uświadamiane. To jest taki normalny mechanizm psychologiczny czy psychospołeczny. Czas leci i różne rzeczy oceniane są z pewnego dystansu inaczej. Jednocześnie rzeczywistość coraz bardziej, w tym wypadku oczywiście, doskwiera i będzie doskwierała. A po północy na specjalne życzenie widzów ponowna emisja wywiadu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. A my pozostajemy w temacie konwencji, bowiem połączenie PiSu z suwerenną Polską to nie jedyne zmiany w strukturze partii. Podczas kongresów przy Susze powołano także nowy organ wewnątrz formacji, czyli Komitet Wykonawczy, na którego czele stanie Mariusz Błaszczak. Łącznie komitet będzie składał się z 29 osób. Posłuchajmy wiceprezesa PiS. Dziś Prawo i Sprawiedliwość w swoim składzie ma dodatkowych dwóch wiceprezesów. Są to panowie Patryk Jaki i pan Michał Wójcik. Do czasu, kiedy do zdrowia wróci pan minister Zbigniew Ziobro. Również uzupełniony został Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości o 4 osoby. O panią minister Beatę Kempę, o pana posła rzecznika Rafała Bochenka, o pana Wosia i pana Wójcika. Oraz został powołany komitet wykonawczy składający się z 29 osób. 26 osób zostało wybranych podczas posiedzenia Rady Politycznej. 3 osoby wchodzą w skład tego komitetu z urzędu. Komitet wykonawczy stanowi nowy organ Prawa i Sprawiedliwości. Związany jest on z akcją bieżącą, a więc z reakcją na bieżące sprawy, na bieżące wyzwania. W jedności siła. Bardzo cieszę się z tego, że doszło do integracji naszych środowisk. To jest najlepsza odpowiedź na to wszystko, co dzieje się dziś w naszym kraju w wykonaniu koalicji 13 grudnia. Zresztą mogliśmy porównać wystąpienia pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, merytoryczne wystąpienie mówiące o naszych propozycjach, jeżeli chodzi o uzdrowienie sytuacji w naszej ojczyźnie, i wystąpienie Donalda Tuska przepojone agresją. Agresja zawsze jest przesłoną bezradności, jest przesłoną słabości. I tak należy odczytywać to, co dzisiaj powiedział Donald Tusk. Zresztą sprawa kryzysu migracyjnego też jest dowodem tego, że rząd koalicji 13 grudnia nie ma pomysłu, jak ten kryzys rozwiązać. Wręcz potęguje kryzys migracyjny. Odpowiedzią Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie jest rozpoczęcie zbierania podpisów pod referendum dotyczącym właśnie braku zgody na nielegalną migrację, gdyż nielegalna migracja oznacza zagrożenie
bezpieczeństwa wewnętrznego naszej ojczyzny, bezpieczeństwa zarówno osobistego, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego. Są to zjawiska, które dziś są powszechne na zachodzie Europy. Nie wolno dopuścić do tego, żeby Polska cierpiała również z tego powodu. Dlatego dynamicznie rozpoczniemy akcję zbierania podpisów pod referendum w tej sprawie. Chyba wszystko zostało powiedziane, panie przewodniczący, ale to ja może uzupełnię tylko tyle, że szefem Komitetu Wykonawczego będzie właśnie przewodniczący Mariusz Błaszczak. I może tylko dopowiem, że na funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości została również wybrana pani marszałek Elżbieta Witek. Także to tylko takie uzupełnienie i to tyle właściwie. Wiele dobrych decyzji. Zdecydowana, przytłaczająca większość poparła decyzję naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego o integracji naszych środowisk politycznych. Nie ma takich decyzji jeszcze, to wszystko się będzie odbywało w najbliższych tygodniach, wybory regionalne, lokalne, w związku z tym te decyzje będą zapadały w najbliższych dniach. Konsolidacja występuje także po drugiej stronie sceny politycznej, co prawda nieformalnie i wbrew woli koalicjantów, gdyż spełnia się scenariusz przymusowego wchłonięcia przystawek przez Platformę. Praktycznie żadne z obietnic wyborczych składanych przez Lewicę czy Trzecią Drogę nie są realizowane. Widzą to także wyborcy, gdyż oba komitety w sondażach uzyskują jednocyfrowy wynik. Ponadto wedle sondaży PSL z Polską 2050, startując ponownie razem, nie przekroczyłyby nawet progu wyborczego. Łukasz Żmuda. Psuli polskie państwo. Było dużo o politycznych oponentach, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Nieprzypadkowo, bo po 10 miesiącach sprawowania rządów Donald Tusk nie może pochwalić się realizacją obietnic wyborczych, choć miało mu to zająć jedynie 100 dni. Każdego dnia, kiedy słyszę odgłosy zniecierpliwienia, czasami niezadowolenia, czasami nawet złości, że za wolno, że nie tak miało być, to dokładnie wiem, że za tym kryje się takie bardzo poważne oczekiwanie na najwyższe możliwe standardy. Ale tych jak nie było, tak nie ma. Nielegalne przejęcie mediów publicznych i prokuratury krajowej, mianowanie w spółkach Skarbu Państwa tak zwanych swoich, jest dokładnie odwrotnie do tego, co zapowiadano. Jedna rzecz się udała. Zdominowanie pozycji lidera w koalicji. Pogardliwej postawy wobec partii przystawek nie ukrywa na okładce nawet Gazeta Wyborcza. Tak wygląda ten rząd po roku, jest Donald Tusk, potem długo, długo nikt i liderzy partii koalicyjnych. Choć 15 października Platforma Obywatelska nie uzyskała najwyższego wyniku, to z Lewicą, PSL i Polską 2050 utworzyła rząd. Dziś, co potwierdzają badania opinii, każdy z koalicjantów może liczyć jedynie na jednocyfrowe poparcie. Koalicja Polski 2050 i PSL, czyli Trzecia Droga, nie przekroczyłaby nawet wyborczego progu 8%, który musi osiągnąć koalicja, aby dostać się do Sejmu. Te obrady sztabów kryzysowych, kiedy pan Kosiniak-Kamysz siedział markotny, wystraszony wręcz, przynajmniej tak wyglądało jego oblicze. I to pokazuje, w jakiej pozycji do Donalda Tuska on się znajduje. Rozgrywanie koalicjantów wychodzi premierowi dobrze. Partie koalicyjne nie mogą pochwalić się przyjętą żadną swoją ustawą po aż 10 miesiącach rządów. Liberalizacja prawa aborcyjnego doprowadziła do największej różnicy zdań pomiędzy Lewicą a Trzecią Drogą. Panie marszałku, szafuje pan jako katolik słowem kłamca. A ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona w pan. Ewentualne potknięcia można zrzucić na koalicjantów. To marszałek Sejmu nielegalnie uchylił immunitety Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu, a więc ewentualne konsekwencje prawne spadną na niego. Sytuacja, kiedy aparat państwa jest bardzo rozproszony, wówczas można scedować odpowiedzialność na każdego z kandydatów, którzy są obok. Obietnica Trzeciej Drogi o dobrowolnym ZUS-ie przestała obowiązywać tuż po ogłoszeniu wyników zeszłorocznych wyborów. Nie ma także mowy o akademiku za złotówkę. Czy to Donald Tusk nie powinien właśnie w pewien sposób być także zależny? Ci państwo tego nie wykorzystują. Może się boją, że to wszystko się rozleci i będzie trzeba odpowiedzieć za to wszystko, co ten rząd dzisiaj robi. I to trzyma ich w jedności. Przed scenariuszem wchłonięcia przystawek już 8 miesięcy temu ostrzegało Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie było w przeszłości z Nowoczesną, która też miała być nową jakością na polskiej scenie, a ostatecznie została wchłonięta przez Platformę. Łukasz Żmuda, Republika.
Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że polski rząd nie będzie respektował żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo polskich granic. Takie stanowisko może dziwić, bo to sam premier w grudniu ubiegłego roku nie skorzystał z prawa weta, by zablokować przymusowy mechanizm relokacji migrantów, co spowodowało, że w maju Rada Unii Europejskiej mogła zatwierdzić pakt migracyjny. Jak widać, słowa premiera niekoniecznie licują z jego czynami. Konrad Wąż. Hiszpania. Nielegalny imigrant zaatakował europejską rodzinę i uderzył rocznego chłopca. Wielka Brytania. W lipcu syn imigrantów z Rwandy zamordował 3 małe dziewczynki. Polska. We wrześniu 2 mieszkańców Śremu zostało ciężko rannych po ataku 5 imigrantów. Kilka dni temu w Otwocku Gruzin próbował zastrzelić 2 Polaków. Wcześniej napastował Polkę. To tylko kilka przykładów, ale potwierdzonych przez statystyki. Tam, gdzie rośnie liczba imigrantów, rośnie też liczba ataków na rdzennych mieszkańców. Stąd zapowiedź nowej strategii migracyjnej rządu Donalda Tuska. Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. Mówię tutaj o pakcie migracyjnym i kontekście. Nikt mnie do tego nie zmusi, nie przekona. To zaskakująca zmiana zdania, bo to przecież na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, której Tusk do niedawna przewodniczył, Rada Unii Europejskiej przyjęła w maju pakt migracyjny. Po jego wejściu w życie Polska i inne kraje członkowskie będą zmuszone do przyjmowania tysięcy nielegalnych imigrantów. Na posiedzenie Rady Europejskiej, która w tym decydowała, nie pojechał jeszcze premier Morawiecki, tylko już nowy premier, czyli Tusk. I nie odrzucili tego, nie zawetowali. Donald Tusk mówił dzisiaj o tym, że zatrzyma migrację. Proszę Państwa, to jest taka ironia, to jest mniej więcej tak samo, jakby, dajmy na to, Tomasza Grodzkiego zrobić szefem Poczty Polskiej. Pakt migracyjny jeszcze nie obowiązuje, ale Niemcy już przywieźli do Polski kilka tysięcy nielegalnych imigrantów bez żadnego sprzeciwu rządu w Warszawie. Ci ludzie już dzisiaj stwarzają w Polsce w wielu miejscach, nie w całym kraju, ale w wielu miejscach, niebezpieczeństwo. Pytanie o politykę migracyjną Polski już rok temu pojawiło się w zorganizowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości referendum, ale Tusk namawiał do jego bojkotu. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. Politycy PO hejtowali też rząd Prawa i Sprawiedliwości, a także żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy nawet za cenę życia bronili polskiej granicy przed agresywnymi imigrantami zwiezionymi przez Łukaszenkę i Putina. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w imigrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Jako przewodniczący Rady Europejskiej Tusk groził też Polsce karami za to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwił się narzuconej przez Angelę Merkel polityce otwartych drzwi dla masowej, nielegalnej imigracji. Jeśli rząd polski będzie właściwie jako jeden z 2-3 w Europie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Prawo i Sprawiedliwość od początku tego kryzysu ostrzegało, że polityka multikulti doprowadzi do wzrostu przestępczości i spadku poczucia bezpieczeństwa rdzennych Europejczyków. Czy chcecie Państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce? Żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie? Otóż ja chcę jasno powiedzieć, Polacy tego nie chcą i nie chce tego Prawo i Sprawiedliwość. Angela Merkel wycofała się z życia publicznego, ale skutki jej błędów pozostały. Niemcy, wbrew zasadom strefy Schengen, zamknęły granice. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Niemczech dokładnie wiedzą, kogo mają kontrolować. Osoby bez prawa pobytu nie będą wpuszczane do Niemiec. Masowej deportacji imigrantów domagają się Włosi, Francuzi, Hiszpanie i Holendrzy. Nie możemy w dalszym ciągu znosić tak dużego napływu imigrantów do naszego kraju, dlatego wkrótce zaostrzymy procedury i zasady dotyczące przypadkowego azylu imigracji. W 2022 roku NATO oficjalnie uznało nielegalną masową imigrację za element wojny hybrydowej Rosji przeciwko Polsce i Unii Europejskiej. Konrad Wąż, Republika.
Już za 3 dni minie rok od zeszłorocznych wyborów, dzięki którym ukonstytuował się rząd koalicji 13 grudnia. Dziś premier sukcesy wylicza, mówiąc nawet, że przez 8 miesięcy zrobiliśmy więcej niż Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat. W wyliczanych sukcesach premier zapomniał jednak wspomnieć o masowych zwolnieniach, wyhamowanych inwestycjach, zrzeczeniu się reparacji czy rosnącej dziurze budżetowej. Daniel Śmieciński. Blisko 300 miliardów złotych. Jeszcze nigdy tyle nie wynosiła dziura w budżecie państwa. W przyszłym roku będzie, bo właśnie tak gigantyczny deficyt zaplanowano w pierwszym autorskim budżecie koalicji 13 grudnia. Po tym jak Sejm rozpoczął nad nim pracę, premier postanowił pochwalić się sukcesami. Bez tej kartki nie dałbym rady uświadomić, na czym polegało nasze 8 miesięcy versus 8 lat rządów PiS-u. Zabieg PR-owy dobry. Premier Donald Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej z pomocą kartki wyliczał rzekome sukcesy. Chciałbym, żebyśmy my mieli przekonanie, że warto dalej robić te rzeczy, które jak rzetelnie porównamy z 8 latami PiS-u, to zobaczycie, że te 8 miesięcy było bardziej efektywne niż ich 8 lat. I to w bardzo wielu wymiarach. Te sukcesy Tuska szybko zostały sprowadzone do odpowiedniego poziomu w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Były premier przypomniał, jak gospodarka rosła za rządów PiS-u. Po pierwsze, to 2,5 razy szybszy wzrost gospodarczy przez nasze 8 lat niż cała Unia Europejska. 3 razy szybszy niż strefa euro. 4 razy szybszy niż Francja i Niemcy. 8 lat to wiele zrealizowanych obietnic, jak przekop Mierzei Wiślanej czy otwarcie tunelu pod Świną. 8 ostatnich miesięcy to zastopowanie wielu inwestycji, jak budowa elektrowni atomowej czy portu lotniczego i szprych kolejowych. Centralny port komunikacyjny, okrojony, wykoślawiony, w karłowatej formie będą udawać, że chcą to realizować. Atom, ten mały atom, małe reaktory jądrowe odłożone do szuflady. Duży atom w Wielkopolsce i na Pomorzu przesunięty czasowo, pewnie na świętego nigdy. Co więcej, rząd Donalda Tuska igra ze zdrowiem i życiem Polaków. Wiele szpitali jest bez pieniędzy, brakuje też podstawowych medykamentów. Coraz więcej szpitali, informuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, o brakach soli fizjologicznej i płynów wieloelektrolitowych w hurtowniach, produktów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Ich niedostępność może prowadzić do ograniczenia przyjęć do szpitali. Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o pilną interwencję. Dopiero po interwencji Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych pojawiła się informacja, że jedna z dwóch firm, które zaopatrują szpitale w sól fizjologiczną, wycofała się z rynku. Wobec tego odpowiem. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w 10 miesięcy rządów Donalda Tuska zaatakowany został polski interes narodowy i polska suwerenność. Daniel Śmieciński, Republika. I tym materiałem kończymy na razie temat dzisiejszych konwencji. Przypominamy, że zaraz po tym programie ponowna emisja wywiadu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. My natomiast pozostajemy w temacie polskiej gospodarki, która mierzy się z masowymi bankructwami. Przykładem może być branża drzewna w województwie podlaskim, która chyli się ku upadkowi. Wszystko za sprawą decyzji minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, która wstrzymała wycinkę drzew. Niektórzy przedsiębiorcy ratują się jak mogą, ale inni już musieli zamknąć swoje biznesy. Branża drzewna w województwie podlaskim jest dosłownie zażenana. Tempa jej likwidacji nie powstydziłby się kierowca rajdowy. Wystarczyło kilka miesięcy rządów koalicji 13 grudnia, a już część przedsiębiorstw upadła. Wszystko dlatego, że w styczniu tego roku minister klimatu i środowiska, w zasadzie bez żadnych konsultacji, wprowadziła moratorium na wycinkę drzew. Branża drzewna protestowała kilkukrotnie w Białymstoku, ale ministerstwo w odpowiedzi na te protesty tylko przedłużyło moratorium i ogłosiło konsultacje. Można powiedzieć, że wegetujemy bardziej niż funkcjonujemy. Na chwilę obecną mamy wykonane 63% planu w naszym nadleśnictwie. No maszyny stoją. Branża drzewna na Podlasiu do niedawna była wiodącą gałęzią lokalnej gospodarki. Z uwagi na specyfikę regionu i ograniczenia związane z ochroną przyrody, nie ma tam żadnych większych zakładów przemysłowych ani przetwórczych. Teraz kolejne chylą się ku upadkowi.
Hiszpański dziennik El Mundo ujawnił, że rosyjski szpieg Paweł Rubcow, Vel Pablo González, inwigilował środowisko współpracowników amerykańskiego wywiadu w Europie Wschodniej, m.in. na Ukrainie i Gruzji. Rubcow został przekazany Rosji 1 sierpnia w trakcie wymiany więźniów między Zachodem a Rosją w Ankarze. Ponadto nieoficjalnie mówi się, że został zatrzymany przez polskie służby przy pomocy oprogramowania Pegasus, zaciekle zwalczanego przez ówczesną opozycję. Paweł Błoch. Hiszpański El Mundo, bazując na informacjach zdobytych przez polskie służby, skrupulatnie opisał agenturalną działalność Pawła Rubcowa. Mężczyzna infiltrował ukraińskie bazy wojskowe, przebywał na międzynarodowych szczytach w Gruzji oraz zbierał informacje w sprawie polskich elektrowni. Z raportów wywiadu wynika, że infiltracja ta była jedną z najważniejszych operacji, jakie przeprowadził na polecenie GRU, z którym był formalnie związany co najmniej od 2016 roku. To nie koniec. Rubcow rozpracowywał również otoczenie rosyjskich opozycjonistów, w tym córki zamordowanego przez reżim Władimira Putina Borysa Niemcowa. Jak informuje specjalista do spraw służb specjalnych Mariusz Kozłowski, Rubcow zajmował się również szerzeniem dezinformacji. Polegało to m.in. na szczuciu na żołnierzy strzegących polskiej granicy. González regularnie raportował GRU na temat swoich sukcesów w szerzeniu prorosyjskich narracji. Uważał, że udało mu się wpłynąć na opinię euroatlantycką podczas forów, takich jak Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie. W działalności dezinformacyjnej pomagała mu jego polska partnerka Magdalena Chodownik, która jako dziennikarka powielała kremlowską propagandę. I to, że ci ludzie są wyrzucani z jednej strony granicy na drugą, później z powrotem, bici, poniżani, chowają się po lasach, gdzie są głodni. Według nieoficjalnych informacji Paweł Rubcow został rozpracowany przez polskie służby dzięki systemowi Pegasus, co doprowadziło do jego zatrzymania w lutym 2022 roku. Tu pojawia się kolejny ciekawy wątek. Na stronach organizacji Citizen Lab, która rozpoczęła w Polsce wojnę z Pegasusem, obrońca rosyjskiego agenta Pawła Rubcowa Gonzalo Boje widnieje jako bohater. Wygląda na to, że zwalczanie systemu skutecznie walczącego z rosyjską agenturą jest powodem do dumy. Szczujnia wymierzona w Pegasusa z oczywistych powodów powoduje, że polskie służby z wielkimi oporami będą sięgały po używanie tego typu narzędzia. Polskie służby pod nadzorem rządu Donalda Tuska udzieliły rosyjskiemu szpiegowi Pawłowi Rubcowowi dostępu do akt sprawy, czyli w oczywisty sposób naraziły nasze państwo na niebezpieczeństwo. Następnie Paweł Rubcow został oddany w ręce Władimira Putina, a w zamian za niego państwo polskie nie dostało nic. Paweł Błoch, Republika. Śmiertelne potrącenie w Gdańsku. Dziecko zginęło pod tramwajem, a jego matka została ranna i przewieziona do szpitala. Do wypadku doszło na nieoznakowanym przejściu przez tory. Rodzinie tragicznie zmarłego dziecka zostało zapewnione wsparcie psychologiczne. Do wypadku doszło na pętli Łostowice-Świętokrzyska. Kobieta przechodziła z dzieckiem przez tak zwane sugerowane przejście przez torowisko. Oznacza to, że nie miała pierwszeństwa nad tramwajem. Motorniczy był trzeźwy. Przez kilka godzin ruch tramwaju w tym miejscu był wstrzymany, a usunięcie rozbitego pojazdu wymagało użycia dźwigu. Dramat na drodze niedaleko Szczecinka w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Radacz spalił się samochód osobowy, który z niewiadomych dotąd przyczyn uderzył w drzewo. Wstępne ustalenia wskazują, że w samochodzie znajdowały się dwa zwęglone ciała. Ich tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności. Pożar opuszczonej kamienicy w Warszawie. Ogień pojawił się na poddaszu budynku przy ulicy Wileńskiej na Pradze. Kłęby dymu było widać z wielu kilometrów. W akcji gaśniczej brało udział 60 strażaków. Na szczęście pożar udało się opanować. Z budynku ewakuowano 10 osób. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że mogą to być osoby bezdomne. Małżeństwo znanych dziennikarzy próbowało wykorzystać wpływy i zmieniać decyzje kierownictwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Ustalenia naszego dziennikarza Marcina Dobskiego dotyczą dziennikarki Newsweeka Dominiki Długosz oraz dziennikarza Radia Z Mariusza Gierszewskiego, którzy są małżeństwem. Według służbowej notatki sporządzonej przez pracownika komitetu, dziennikarze dzwonili do PKOL-u wyrażając oburzenie decyzją o zwolnieniu matki dziennikarki Onetu. Gierszewski jest oskarżany o nadużywanie swojej pozycji w mediach. Marcin Bakala. Dziennikarka Newsweeka oraz dziennikarz Radia Z, którzy są małżeństwem, mieli wywierać presję, aby zmienić decyzję kierownictwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tak ustalił nasz dziennikarz śledczy Marcin Dobski. Powód? Rozwiązanie umowy z matką dziennikarki, która zarobiła w komitecie 920 tysięcy złotych. Tak, dobrze Państwo słyszeli. 920 tysięcy złotych.
Wychodzi na to, że co miesiąc zarabiała 54 tysiące złotych. Prezes komitetu Radosław Piesiewicz zdecydował jednak, że chce zakończyć współpracę z panią Hanną, która i tak była w wieku emerytalnym. Kwoty zostały wypłacone, jednak tu pojawił się problem, bo komitet domaga się zwrotu 200 tysięcy złotych. PKOL wysłał oficjalne pismo do pani Hanny Bielczyk-Długosz z żądaniem zwrotu w ocenie PKOL niezależnie pobranej kwoty. Aktualnie czekamy na reakcję drugiej strony. Do Polskiego Komitetu Olimpijskiego miała zadzwonić również córka pani Hanny Bielewicz-Długosz, znana dziennikarka Newsweeka. Zdarzenie było o tyle niecodzienne, że powstała notatka służbowa na ten temat. Niniejszą notatkę sporządzam ze względu na nietypowy charakter rozmów oraz możliwość zawarcia w niej potencjalnych gróźb pod adresem aktualnych pracowników PKOL. Po tym zdarzeniu dziennikarz Radia Z, a prywatnie zięć pani Hanny, był aktywny w publikacjach dotyczących PKOL-u. Rodzina prezesa PKOL z odprawą VIP. Nie mieli jej sportowcy wylatujący na Igrzyska Olimpijskie. Prezes PKOL uważa sprawę odprawy VIP za zamkniętą. Pokazujemy zdjęcia dokumentów. Kluczowe słowo. Kontrola skarbowa w PKOL pod lupą fiskusa umowy ze związkami sportowymi i zarobki prezesa. Orlen wstrzymuje przelewy na PKOL. Znamy treść listu do Piesiewicza. Dotarliśmy do tabeli zarobków PKOL. Piesiewicz pokazał ją na zamkniętym posiedzeniu. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudno powiedzieć, kto jest bliżej prawdy i po czyjej stronie jest racja. Natomiast na pewno wypadałoby, żeby etyka dziennikarska działała w tym przypadku. W artykułach publikowanych na stronie Radia Z pojawiły się jednak fake newsy dotyczące komitetu. Tak, informowaliśmy o nierzetelnych materiałach, które publikował jeden z dziennikarzy, wskazując na pewne obawy, które w przypadku tego dziennikarza mogą wynikać z pobudek osobistych. Czy takie zachowanie przystoi osobie, która jest dziennikarzem? Każdy dziennikarz musi mieć w sobie odrobinę samokrytycyzmu i odbierać wszystkie krytykowane przez siebie rzeczy jako miecz obosieczny. Niestety, ale etyki dziennikarskiej w konglomeracie mediów III RP brakuje bardzo. Wielu dziennikarzy przyzwyczaiło się do tego, że ich media są narzędziem ataku na różne osoby i instytucje. Marcin Bakalarski, Republika. Rośnie liczba ofiar huraganu Milton, który w ostatnich godzinach przetoczył się przez Florydę. Szacuje się, że straty mogą wynieść nawet 50 miliardów dolarów. Mieszkańcy zmagają się z brakiem prądu i podtopieniami. Na miejscu sytuację śledzi nasz specjalny wysłannik Rafał Stańczyk. Łzy po stracie dorobku życia mieszają się z radością, że to życie zostało ocalone, mówi nam Chris, właściciel zniszczonego domu. Jest mnóstwo strat, wiele rzeczy jest zniszczonych, część jest zupełnie bezwartościowych. Kiedy weszliśmy, w domu było prawie pół metra wody. Pierwsze promienie słońca przebijają się przez czarne chmury i pokazują rozmiar strat. Jesteśmy na przedmieściach miejscowości Sarasota. To miejsce było nazywane rajem na ziemi. No cóż, 300 metrów stąd plaża, palmy, słońce. I to właśnie tu w nocy ze środy na czwartek z tą potężną siłą i energią uderzył huragan Milton. Ale zagrożenie całkowicie nie minęło. W tych gruzach i podtopionych domach wciąż czai się śmiertelne niebezpieczeństwo. Niestety wciąż zdarzają się wypadki śmiertelne. Ostatnio spowodowane są przede wszystkim zetknięciem z zerwanymi liniami energetycznymi w wodzie. Trzeba pamiętać, że wciąż istnieją zagrożenia, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności. Te zdjęcia jednej z ekip ratunkowych pokazują najlepiej, z jaką siłą żywiołu musieli zmierzyć się mieszkańcy Florydy. Gdyby niesprawna praca służb, bilans ofiar byłby z pewnością znacznie większy. Rośnie też bilans strat i zniszczeń. Już teraz szacuje się, że może on wynieść nawet 50 miliardów dolarów. Rząd już zapowiedział dodatkowe środki pieniężne. Potrzeby są jednak gigantyczne. To bardzo częsty widok tu w środkowej Florydzie. Służby porządkowe uwijają się jak mogą, by naprawić szkody wyrządzone przez huragan. Ale mimo to ponad 1 milion osób cały czas jest bez prądu. Brakuje też benzyny. Przed stacjami ustawiają się długie kolejki. Ludziom zaczynają puszczać nerwy, dlatego porządku zazwyczaj pilnuje policja. Ciężko było znaleźć paliwo? Tak, bardzo ciężko. Musiałam sporo szukać. Wchodziłam na media społecznościowe, pytałam. Było naprawdę ciężko. Mimo trudności nikt jednak nie zamierza się stąd wyprowadzić, bo jak mówią Florydczycy z wrodzonym sobie dystansem i poczuciem humoru, huragany to cena, którą muszą płacić za życie w najpiękniejszym stanie Ameryki. Nie obawiasz się tu kolejnych huraganów? No, obawiam się, ale robimy co możemy, by się uchronić. Teraz mam mniej rzeczy, o które muszę się martwić. Z Florydy Rafał Stańczyk, Republika.
45. prezydent Stanów Zjednoczonych i kandydat republikanów na ten urząd Donald Trump podtrzymuje twarde stanowisko wobec nielegalnej migracji. Trump zapowiedział, że użyje ustawy z końca XVIII wieku, by rozmontować każdą imigrancką siatkę przestępczą w USA oraz będzie się ubiegał o karę śmierci dla każdego imigranta skazanego za zabójstwo amerykańskiego obywatela. Zadeklarował także, że w największej akcji deportacyjnej w historii Ameryki wezmą udział elitarne jednostki służb i wojska. Marcin Szewczak. President Donald J. Trump. And I'm proud to be an American. To było jedno z najmocniejszych wystąpień Donalda Trumpa na kampanijnym szlaku. W Aurorze w stanie Colorado kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych mówił, że dzień wyborów będzie dniem wyzwolenia Ameryki. I will rescue Aurora. Uratuję Aurorę i każde amerykańskie miasto, które zostało najechane i podbite przez członków gangów i nielegalnych imigrantów. Wsadzę ich do więzień albo wykopię z kraju. Będę bardzo skuteczny i zrobię to bardzo szybko. It's going to happen very, very fast. Trump zamierza użyć ustawy o zagranicznych wrogach. To dokument z 1798 roku. Pozwoli mi to namierzyć i rozmontować każdą siatkę przestępczą nielegalnych imigrantów działających na amerykańskiej ziemi. Co więcej, republikanin, jeśli zostanie wybrany na urząd, zamierza ubiegać się o karę śmierci dla każdego nielegalnego imigranta skazanego za zabójstwo obywatela Stanów Zjednoczonych. To się odnosi przede wszystkim do niszczenia tego bezpiecznego świata prowincjonalnej Ameryki. Kilkudziesięciu, kilkadziesiąt, kilkutysięcznych miasteczek właśnie, jak Aurora. Takie właśnie miasteczka są steroryzowane przez gangi. Donald Trump nie rzucał słów na wiatr, gdy od początku swojej kampanii mówił, że jedynym ratunkiem dla Ameryki są masowe deportacje, bo demokraci na czele z Joe Bidenem i Kamalą Harris doprowadzili kraj do ruiny i narazili bezpieczeństwo rodaków, wpuszczając bez kontroli miliony nielegalnych imigrantów. Kamala zaimportowała armię nielegalnych przybyszów, członków gangów, zwykłych przestępców z krajów trzeciego świata. To ludzie z kryminalną przeszłością, których wpuściła pomiędzy amerykańskich obywateli. A to jedyna odpowiedź Kamali Harris na fiasko polityki migracyjnej demokratów. Donald Trump próbuje podzielić nas jako naród, a ludzi, których nawet nie zna, wyzywa od najgorszych. I ktoś taki chce być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie damy się podzielić. Ale coraz więcej rodaków podziela zdanie Trumpa, że nielegalna i niekontrolowana imigracja zagraża bezpieczeństwu amerykańskich rodzin. Oni chcą otworzyć granice jak w Europie, żeby jeszcze więcej nielegalnych kryminalistów nas atakowało. Donald Trump powtarza, że bezpieczeństwo, gospodarka i rodzina to fundamenty, na których chce zbudować swoją prezydenturę. Marcin Szewczak, Republika. Amerykański koncern zbrojeniowy i lotniczy zapowiada wyrzucenie ludzi na bruk. Nie pomogły negocjacje ze związkowcami. Boeing ogłosił, że zwolni około 10% globalnej załogi, czyli 17 tysięcy osób. Boeing w kryzysie. Straty koncernu w trzecim kwartale wyniosły 5 miliardów dolarów, a to nie koniec problemów. Od miesiąca pracownicy spółki protestują. Strajk doprowadził do wstrzymania produkcji najlepiej sprzedających się modeli samolotów. W proteście bierze udział 33 tysiące pracowników. Domagają się m.in. 40% podwyżki płac rozłożonej na 3 lata. Boeing wyszedł z ofertą 25% wzrostu wynagrodzeń w ciągu najbliższych 4 lat. Propozycja nie została przyjęta, a koncern oskarżył mechaników o nieuczciwe praktyki. Dyrektor generalna oceniła twardo, że zwolnienia są efektem dostosowania się do sytuacji finansowej spółki. Koniec konfliktu, który rozgrzewał fora internetowe w południowej Ameryce. Miliarder Elon Musk porozumiał się z władzami Brazylii i jego portal X jest już ponownie dostępny w tym kraju. Lewicowe władze odcięły Brazylijczyków od X-a oficjalnie ze względów proceduralnych, ale tak naprawdę chodziło o to, że na portalu pojawiało się wiele informacji o korupcyjnych działaniach rządu. Po zablokowaniu serwisu wybuchły protesty przeciwko cenzurze. Ludzie wyszli na ulicę, ale dopiero teraz mogą o tym napisać na X-ie. Pożar na niemieckim tankowcu Annika ugaszony. Ogień wybuchł, gdy statek płynął na północny wschód od niemieckiego Kelungsborn na Morzu Bałtyckim. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Najprawdopodobniej wybuchł w pomieszczeniu malarsko-lakierniczym i rozprzestrzenił się do maszynowni. Ewakuowano wszystkich 7 członków załogi. Strażacy do ugaszenia tankowca użyli innych łodzi i śmigłowca. Jednostka przewoziła 640 ton oleju opałowego. Została odholowana przez służby do portu w niemieckim Rostocku.
I tą informacją kończymy ten serwis informacyjny. A już teraz zapraszamy na ponowną emisję wywiadu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Dobrego wieczoru, dobranoc.